A niech Państwo Paweł Pedro tak na pierwszy rzut, jakie może być przyczyna tego? Otrucie. Otrucie? Otrucie. Czyli ktoś wlał coś do... Coś ktoś wlał, to nie jest przy duchu. Nie przy duchu. Bo tamten staw jest taki sam, byłby to samo. Ale nie ma jakichś ropów nośnych czy coś, to po prostu inna trucizna. No, widzi Pano. Bo one wypływają cały czas. Wypływają ryby. Na razie nic nie widać, mogą być opryski, mogą być jakieś chemikalia. Mhm. Ale tu... Na razie kto to zauważył? Ktoś z Was? Czy mieszkańcy? Nie, no to myśmy już wczoraj to widzieli. Wczoraj żeśmy już trochę tych ryb wyciągali, ale dzisiaj jest dużo więcej. Będzie już ubywać. Pierwszy raz takie coś tu się zdarzyło? Pierwszy raz, tak. Pierwszy raz. To przez... Można powiedzieć, że do momentu wyjaśnienia nie będzie można to łowić ani nic. Nie. Raczej nie będzie co łowić. Nie będzie co łowić. Nie będzie co łowić. Mhm. Czyli praca kilkuletnia Wasza poszła na marne. No tak. A dużo tutaj wędkarzy przychodziło łowić? Sporo. Dużo. Zawody się odbywały. Dużo zawody? Przychodziło, zawodów było dużo i taki dzieci. Zbiornik w mieście i starszych ludzi dużo przychodzi, tak. I dzieci przychodzą. Zawody dla dzieci były organizowane. Nie trzeba nigdzie jeździć. I było pod ręką. Tym stawem się opiekuje koło? Huta. Koło huta. Koło huta. No, długo się opiekujecie tym stawem tu? No bardzo długo. Na początku to jeszcze jak było na terenie huty, to już koło się tym zajmowało. O czym powiedzieć, co teraz będzie, tak, nie wiem, wy będziecie te ryby wydobywać nowe, czy my będziemy wydobywać i część ma straż wydobywać. Mhm. Na razie policja się coś zajęła, żeby to wyjaśnić. Prokuratura. Aby woda zabezpieczona? Woda była zabezpieczona, ryby były zabezpieczone do badania. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dochodzenie. Policja skieruje już sprawę do prokuratury i będzie dochodzenie. Otrute. Tu jest otrute. To nie jest przeducha. To jest otrute. Słuchaj, ja mam drugą zmianę. Tu chodzi o podbieraki, bo strażacy nie będą mieć tego. Zakaz łowienia w zbiornik zamknięty bez względu na zatrucie. Ile? 1, 2, 3, 4. No, 6. No i dzisiaj, żeby to, wiesz... Słuchajcie, no i z tymi podbierakami, no. Przyjeżdżał pan tu na ryby? No. I co pan ta o tym? Boli serce, jak pan to widzi? Serce boli. Boli serce, panie. To nie idzie przezwyciężyć tego. Hmm. Tyle wędkarzy, co tu jest, to całe życie wyłapały te ryby i nie wyłapały. No jak się można mieć takie okazje, że nikt się nie spodziewał, że to są. Tak. Piękna ryba. To wszystko może, ja wiem, te zawody to wszystko robi. Te stare... To przywożą wannami, pierą wycony przywożą, panie. Sypią, walą do tej wody, ciorki, co to może być. Czy to ze starej huty jakiegoś kanału poszło może? No nie wiadomo, no ciorki, no może tu jakieś dochodzenia zrobią, może coś tego wyjaśnią, no. Ciorki. Zobaczymy. Ale przykry widok. Co? Przykry widok. No pewnie. No jak niemiło popatrzeć, no. Ale boleń ładny tak po 3 kilo. Ponad 70 cm. Karpik mały to. Tego typu przypadek, powiem, że pierwszy na taką skalę, bo tych ryb jest dużo, trudno mi tu jest ocenić jaka ilość. Natomiast stwierdzam to, co powiedział pan komendant Społecznej Straży Rybackiej, że jest to ponad tona, może półtorej tych ryb, trudno to powiedzieć. Ja mówię, żeby tu jednoznacznie cokolwiek określić, to musi być zbadana woda, z tego co wiem, to jest wzięta do badania i muszą być ryby zbadane przez Instytut w Połowach albo w Kielcach, żeby stwierdzić, czy jest zatrucie i co było rzeczywistą przyczyną i wtedy na pewno szukać winnego. Jeżeli poszło zatrucie,
z tego co mi przekazał pan komendant Społecznej Straży Rybackiej, jest zawiadomiona policja, także oni całą tą procedurą już się zajęli. My na pewno jest pracownik, zrobiliśmy zdjęcia, damy to do publicznej wiadomości. Na pewno zawiadomimy o tym również Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Czy ten zbiornik będzie jakoś oznaczony, po prostu będzie ostrzeżenie, będziecie to jakieś robić, żeby tu nic nie łowić, nic? Ja myślę, że już nad tym samym to czuwają wędkarze i komendant Społecznej Straży Rybackiej, że na ten moment nic nie powinno być łowione i zresztą będę rozmawiał na ten temat z nim, bo nie znamy przyczyny, czy to jest tylko zaducha i brak tlenu spowodował, czy rzeczywiście zatrucie jakąś tam substancję. Albo przeciek. Z któregoś zakładu. Przeciek, tu jest. Samochody remontują. Tylko tyle, jakby olej był czy coś, to by po wierzchu pływało. Bo. Jakaś plama by była. Tak. Ale to teraz używają różnych chemikaliów takich, że nie wychodzi tłuste. Są mieszalne z wodą, nawet różne świństwa. Do mycia samochodów.